czas na spotkanie z naszym gościem Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki w naszym studiu Dzień Dobry. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry słuchaczom radia 5. Zaskoczył pan nasze kobiety. Znaczy, tak w ogóle tak na dzień dobry jak jestem na antenie, to chciałem złożyć serdeczne życzenia wszystkim kobietom, nie tylko Radio 5, ale wszystkim kobietom, które słuchają przede wszystkim rozgłośni Radia 5, mieszkankom gminy Suwałki, życzyć jak najwięcej radości, najwięcej dobrego nastroju, tego szczęścia, no i oczywiście zdrowia przede wszystkim, wszelkie pomysły spełniania marzeń i realizacji celów. Przede wszystkim z tego Szczęścia i radości, żeby i na swoje drodze spotykały zawsze życzliwych ludzi, i tych problemów najmniej ich było, a najlepiej, żeby ich w ogóle nie było. To wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet. Pozostaje tylko się dołączyć do tych życzeń. Kobiety to takie nasze słońce, a to kolejny temat właśnie ze słońcem związany. Kolektory słoneczne to kolejny etap projekty i nabór wniosków rusza. Rusza także kolejny etap zielonej gminy suwałki, czyli oczyszczalnie przydomowe. Co w tym temacie, gdzie kiedy można już składać dokumenty? Ekologia, ekologia jest ważna dla, dla nas jako gminy Sowałki, ale też jako dla wszystkich mieszkańców. I my jako gmina już od wielu lat propagujemy jakby to z, z, czyste powietrze, a dzięki temu właśnie propagowaniu robimy kolejne, kolejne nabory, kolejne nabory na instalacje, instalacje OZE i na wymianę pieców centralnego ogrzewania w budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy. W chwili obecnej już ogłosiliśmy nabór wniosków na Wymianę pieców centralnego ogrzewania, jak też oczyszczalni budowę oczyszczalni przydomowych, oczyszczalni ścieków, tylko oczywiście mieszkalnych na terenie gminy, i od 19 marca już można składać wnioski na dofinansowanie. Przypomnę, że dofinansowanie na oczyszczalnie przydomowe, tam oczywiście, gdzie z punktów ekonomicznych jest nieuzasadniona budowa kanalizacji to można budować właśnie oczyszczanie ścieków i od oczyszczania ścieków dofinansujemy 50%, a nie więcej jak 4000 zł, czyli do 4000 zł mieszkaniec może liczyć na dofinansowanie, a na temat wymiany pieców to dofinansujemy również 50% przedsięwzięcia, ale nie więcej jak 5000, czyli 5000 tysięcy może otrzymać dofinansowania na wymianę swojego starego kotła na nowy stary musi zostać wymontowany z kotłowni na złom, a w to miejsce zamontowane no, nowy piec piątej sprawności, czyli tej piątej generacji. To, to mogą być na dzień dzisiejszy piece nie tylko na, na pelet, ale mogą być również na, na drewno, na, na ekogroszek. Chodzi o to, żeby jedno palenisko, żeby nie można było no tak wprost powiedziawszy spalać tam śmieci i innych ewentualnie przedmiotów, które nie powinny być spalane. Także z tym naborem ruszamy już od 19 marca. Wnioski składane wcześniej nie będą rozpatrywane i do wyczerpania się środków finansowych będziemy dofinansowania naszym mieszkańcom udzielać. Tutaj jeszcze przy tych piecach to Chciałbym powiedzieć, bo też jest ogłoszony ciągły nabór jeszcze na jesieni roku, roku ubiegłym, nabór przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska w całym kraju, tak zwany program Czyste Powietrze i tam też można otrzymać dofinansowanie nie tylko na wymianę pieca, ale również na termomodyzację, tak ogólnie powiedziawszy, budynku mieszkalnego. I tutaj uwaga, jeżeli ktoś chciałby z tego programu skorzystać, to nie powinien korzystać z programu z gminy, czyli jeżeli ktoś chciałby wyremontować, czy termomodernizować budynek mieszkalny z środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to nie powinien aplikować o te środki do gminy, gdyż tam jest w tym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska warunek, że wymiana pieca musi być obowiązkowa. Jeżeli on, my dofinansujemy z gminy to wymiana tego pieca, no to wówczas to mieszkanie będzie nowy piec i nie będziemy mógł korzystać z tego programu Czyste Powietrze. No, i to, to, to jest jakby ważna informacja. Kolejne instalacje montujemy. OZE, to kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Kończymy projekt, który był zapoczątkowany w roku ubiegłym. W tym roku kończymy, czyli do końca kwietnia instalujemy jeszcze panele fotowoltaiczne i jesteśmy już w zasadzie przygotowani i w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej ogłosimy kolejny przetarg na wykonanie kolejnych instalacji. No niewiele instalacji, ale tak za 600 tysięcy złotych te instalacje będziemy montowali. Będzie ich tam ponad 30 dla budynków mieszkalnych i indywidualnych mieszkańców będą to kolektory słoneczne do ciepłej wody i panele fotowoltaiczne do produkcji prądu. I będziemy czekali na możliwość aplikowania kolejnych środki finansowe pochodzących z środków Unii Europejskiej i będziemy robili kolejne nabory dla naszych mieszkańców. Będziemy szukali chętnych, kto jeszcze będzie chciał takie instalacje mieć na swoim domu z dofinansowaniem jakby z tych środków i poprzez montaż przez gminę. Taki nabór my ogłosimy wówczas, kiedy Urząd Marszałkowski ogłosi nabór dla gmin, gdzie gminy będą mogły aplikować o te środki finansowe. Wówczas my będziemy szukali chętnych naszych mieszkańców, żeby takie instalacje zainstalować i o tym będziemy swoich mieszkańców informowali. I odnośnie może tego informowania, jak już o tym rozmawiamy, to chciałbym przypomnieć, że my na stronie internetowej gminy Suwałki w zakładce SMS mamy taką zakładkę i tam w tej, do tej zakładki każdy może jak gdyby przystąpić w tym sensie, że klika na tą zakładkę SMS i tam rozwija się okienko o wszystkich miejscowościach, naszej miejscowości gminy są wymienione. Jeżeli jest mieszkancem danej miejscowości, zaznacza daną miejscowość, wpisuje numer telefonu, dostaje SMS-a, cztery cyfry z powrotem wpisuje w, w odpowiednie okienko, to zatwierdza i wówczas jest w naszej bazie powiadamiania SMS-owego. I każda informacja, która będzie dotyczyła mieszkańca danej miesz miejscowości, i to będzie różne informacje, informacje chociażby o naborach, czy wymiany tych pieców, budowę oczyszczalni przydomowych, czy też nabór wniosków na kolektory, czy panele fotowoltaiczne, ale także różne inne, chociażby jak wyłączenia prądu, czy jakieś spotkania, zebrania, to, co będzie tyczyło się danej miejscowości, mieszkańców danej miejscowości, to ta miejscowość, czy ci mieszkańcy poprzez właśnie powiadomienie SMS-owe otrzymają taką informację na swój telefon komórkowy i będą będą o tym powiadomieni wprost szybko i nie będzie wtedy niedomówień, że są te jakichś informacji nie przekazał, że ktoś o czymś nie wiedział. Czyli ci, którzy chcą wiedzieć, co się dzieje w gminie, być są żywo zainteresowani, to powinni się jakby tutaj się zalogować, być wpisani w tej bazie i będą powiadamiani o ważnych rzeczach, które się dzieją w gminie, które, które będą dotyczyły tych mieszkańców. Także jeżeli ktoś będzie w tej bazie, to nic go nie powinno jak gdyby ominąć, nie powinno o najważniejsze rzeczy. Nie powinni nie wiedzieć. Także do tego zachęcam i zapraszam. A propos sołtysów, wybory za nami: nowi starzy czy nowi, nowi sołtysi? No jesteśmy już po można tak powiedzieć, kampanii wyborczej sołtysów. Mamy 49 sołectw i z tych 49 sołectwach wszystkich odbyły się zebrania, mamy 11 nowych sołtysów i zauważyliśmy, że coraz więcej kobiet, coraz więcej kobiet zostaje z sołtysami i to nic, nic złego. Także to jest nawet bardzo pozytywne, gdyż wiele z tych kobiet chcą aktywnie współpracować. Z gminą, z mieszkańcami. Nawet niektóre już myślą o zakładaniu chociaż kół gospodyń wiejskich. No, tak, żeby się integrowała miejscowość no i oczywiście, żeby ta miejscowość była aktywna i ta miejscowość żyła. Także tych się miejsc, tych zostały przeprowadzone zebrania. Byłem osobiście na. No bez, na 45 spotkaniach, na czterech nie byłem, bo z różnych przyczyn nie mogłem być, ale na 45 spotkaniach w wyborach sołtysów byłem, chciałem być na wszystkich, ale się nie udało na wszystkich być. Także to były, było bardzo, no myślę, takie ciekawe i przydatne też doświadczenie jako dla mnie, jako nowego wójta, ale też jako mieszkańców, spotkać się właśnie z mieszkańcami, usłyszeć ich problemy, ich Potrzeby potrzeby takie, na no, które no, powinny być jak najszybciej zrealizowane, a jak też z drugą stronę też mieszkańcy mogli się dowiedzieć o uwarunkowaniach od danej sytuacji, chociażby w gminie, w jaki jest budżet, jakie są kierunki rozwoju gminy, na co jak gdyby gmina stawia i w jakim kierunku pierwszej kolejności będziemy podążali i te spotkania. Powtórzę, odbyły się i e, później zrobiliśmy spotkanie z nowo wybranymi sołtysami. Także e, tutaj mogę powiedzieć, że jestem pełen jak gdyby tutaj, nadziei i uznania, że ta współpraca między sołtysami czy przedstawicielami e, mieszkańców, a tutaj jakby urzędem a wójtem e, będzie, będzie pozytywna i, no i będziemy mogli współpracować przez e kolejną kadencję wspólnie. Kolejną naszą część rozmowy zacznijmy od godzin pracy urzędu. Zmieniliśmy godziny pracy urzędu i tutaj mam okazję właśnie poinformować, że w poniedziałek urząd gminy będzie pracował, czy już pracuje od 8 do 16 i pozostałe dni tygodnia od godziny 7.30 do godziny 15.30. Te godziny pracy zostały przede wszystkim poniedziałek wydłużone po to, że mieszkańcy, ci, którzy pracują na co dzień z reguły do 15, że mogli jeszcze przez tą godzinę chociażby ze swoje sprawy załatwić w urzędzie. Początkowo Zastanawiałem się i mieliśmy zamiar zrobić do godziny 17, że pracował urząd, a aczkolwiek na, na początek zrobiliśmy do 16. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest taka potrzeba, czy mieszkańcy nasi będą przychodzić, ci, którzy nie mogą przyjść tych spraw załatwić w innych godzinach. No i dajemy na to pół roku, zobaczymy, jaka będzie sytuacja, wtedy podejmiemy ewentualnie kolejne kroki, już będą zmiany, czy też nie, ale to będziemy informowali na bieżąco. Zielona Gmina, o tym mówiliśmy, ale to też Gmina Sowałki jest gminą przyjazną seniorom. Tak, jest właśnie chcemy na naprzeciw naszym seniorom i w tej chwili nawet otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 150 tysięcy złotych na remont budynku, budynku w Zielonym Kamedolskim, i tam właśnie chcemy otworzyć klub seniora, czyli remont w środku, wyposażenie, będzie tam sala rehabilitacyjna, sala taka jakby do odpoczynku, no i tam w tych pomieszczeniach będą się zbierali nasi się seniorzy, utworzymy przy tym. Radę Seniora. Będzie to taka Rada Opiniodawcza dla Wójta, dla Rady Gminy i ta Rada będzie funkcjonowała na bazie właśnie tego budynku wyremontowanym. Już we wtorek jadę do Pana Wojewody Podlaskiego, podpisanie promesy na dofinansowanie tych środków finansowych. Także już chcemy tą Radę jak najszybciej też powołać, bo mamy zainteresowanie odnośnie naszych mieszkańców, nasi mieszkańcy, właśnie seniorzy, chcą być aktywni, chcą uczestniczyć w życiu życiu gminy i bardzo się z tego cieszymy. No i, i właśnie w tym kierunku będziemy zmierzali. Kolejnym e, jakby ruchem strony to jeszcze będzie utworzenie młodzieżowej rady gminy, ale zaczynamy od rady seniora, a na też na Radę Młodzieżową przyjdzie za chwilę też czas. A kiedy przyjdzie czas na tych najmłodszych, o najstarszych już powiedzieliśmy o świate o gminie przedszkola? Yy, przedszkole, yy, oczywiście tak jak tutaj wcześniej już była okazja yy, mówić, że otwiera chcemy otworzyć przedszkole w torówce nowej yy, w budynku, który został w ubiegłym roku wybudowany, dane dożytkowania jako świetlica dla mieszkańców i na bazie tego budynku chcemy na parterze właśnie otworzyć przedszkole, mamy na dofinansowanie złożony wniosek o te środki, czekamy na rozstrzygnięcie tego wniosku ale mamy takie zainteresowanie, które przerosło moje oczekiwania, szczerze mówiąc, bo na początku miałem pewność, że będzie 10 dzieci, że deklaracje spłynęły od 10 rodziców, a w tej chwili jest już ponad 20, także jeszcze będziemy musieli jakoś rekrutację być może przeprowadzić, ale to jest bardzo pozytywne, że rzeczywiście jest taka potrzeba i nawet jakbyśmy tych środków nie otrzymali dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, to będę rozmawiać z żeby nawet ze swoich środków to przedszkole utworzyć, bo jest taka potrzeba społeczna właśnie w tej części gminy, bo tam akurat do miasta jest, jest dosyć daleko, do innych naszych placówek oświatowych w tej gminie również, a w tym miejscu takich placówek nie ma i tam właśnie chcemy otworzyć przedszkole, punkt przedszkolny, a bud część budynku na piętrze będzie funkcjonowała dalej jako świetlica wiejska dla mieszkańców na potrzeby spotkań różnych uroczystości dla mieszkańców tej części gminy. To o inwestycjach, panie wójcie, jeszcze powiedzmy do końca roku sporo czasu, sezon budowniczy, no można powiedzieć już się zaczął, mrozy puściły. Co w gminie w tym roku? No w tym roku nasz budżet gminy, jeżeli chodzi o inwestycje, to 20, prawie 3% jest przeznaczone na inwestycje. Jest to dosyć dobry wskaźnik, gdyż średnia w kraju jest 17%. Imponujące my, nawet. My to troszkę, także tak, jesteśmy ciągle proinwestycyjni, bo tych inwestycji Chcemy robić oczywiście jak najwięcej. No są takie oczekiwania mieszkańców, szczególnie drogi. Drogi tych dróg kilka mamy wpisane do budżetu, chociażby jak Kropiwne Stare, Białe, Biała Woda, Białe Niemcowizna, Okuniowiec. Jak też czekamy na rozstrzygnięcie projektów, które zostały złożone w ubiegłym roku na budowę dróg chociażby w Okuniowcu i czekamy w tej chwili na kolejne nowe nabory, które mają być za chwilę ogłoszone przez wojewodę, o których się głośno mówiło na jesieni, że będą środki finansowe dla samorządów. i My jesteśmy na to przygotowani, mamy projekty i czekamy na to, kiedy będziemy mogli te wnioski składać. Oprócz tych dróg, no, to konto w czerwcu przebudowany budynek Remizy w Nowej Wsi, i Centrum Kulturalne na Piętrze dla mieszkańców. Chcielibyśmy w tym roku rozpocząć budowę sali sportowej w Nowej Wsi. Szukamy możliwości dofinansowania tej inwestycji na dzisiejszy, jakby ze środków zewnętrznych, jeszcze tutaj do końca tego miesiąca do Ministerstwa Sportu można będzie składać wnioski, także będziemy aplikowali i tego typu przede wszystkim te inwestycje na ten, na ten rok to są takie jakby najważniejsze, poza tym są to oczywiście różne mniejsze, takie, które w większości były zgłaszane na, na zebraniach, tu gdzieś tam podżwirowanie, gdzieś połatanie dziur, no a takie jakby na bieżące można by powiedzieć utrzymanie, utrzymanie tych dróg, no i ewentualnie takie niewielkie, niewielkie remonty tych obiektów kubatorowych, które posiadamy Gdyby po zimie coś się jeszcze Ukazało, okazało, to też czekacie na sygnały rozmowy. Tak, oczywiście, mieszkańcy będą mogli do nas, co przecież jak zawsze, mogą zgłaszać poprzez swoich sołtysów radnych, czy bezpośrednio do mnie, do pracowników urzędu zgłaszać i zachęcam, jeżeli są takie potrzeby, to proszę dzwonić, bo my nie zawsze wiemy, co się dokładnie dzieje na wszystkich drogach, bo nie codziennie człowiek przejrza tymi drogami, także proszę to zgłaszać. Myślę też o tym, ale to też na to potrzebuje czasu, żeby też była taka możliwość zgłaszania różnych takich awarii, usterek, czy potrzeby pożywirowania łatania dziur chociażby poprzez internet, czyli po prostu wpisania w odpowiednim miejscu w internecie na stronie internetowej gminy, takiej prośby, która bezpośrednio razu trafia na biurko do pracownika, który się danym tematem zajmuje. Wtedy to będzie szybciej, nie będzie trzeba żadnych pośredników, wykonywanie kilku telefonów powiedzmy, czy telefon zajęty, no, są różne przypadki, a tak, ktoś po prostu z Telefonu komórkowego na bieżąco będzie mógł zgłaszać takie informacje i od razu pracownik otrzyma na początku dnia, jak przychodzi do pracy, chociażby otwiera skrzynkę i widzi, że powiedzmy 5-6 powiadomień, które należy szybko usunąć, a tak to musi odebrać 5-6 telefonów. Oczywiście czasochłonne to jest bardzo, bo na to bym musiał poświęcić z kilkanaście, może 10 minut, żeby przyjąć takie sygnały, a tak od razu ma zapisane i może wydać dalej dyspozycję dla wykonawców naszych, żeby to, o, to było szybciej usuwane. I żeby te usterki, ta komunikatywność się między mieszkańcami poprawiła. Szkolne półrocze za nami. Jaką ocenę za zimę by pan na gminie wystawił? Dobrze było odśnieżone drogi, było dużo kłopotów, sygnałów, że coś nie tak? Coś. No ciężko mi jest ocenić sam siebie, jako tutaj wójty ocenić gminę. Ja myślę, ja to mogę tylko ocenić wykonawców, a mieszkańcy ocenią to, jak to, czy gmina dobrze odśnieżała, czy nie. No my oczywiście próbujemy wszystko to zawsze wyważyć, bo my możemy te drogi utrzymywać w bardzo wysokim standardzie, ale to będzie kosztowało i jak gdy wydamy więcej pieniędzy na zimowe utrzymanie dróg, to nie będziemy mieli tych pieniędzy na letnie utrzymanie dróg, na remonty, czy budowy nowych. W związku z czym my odśnieżamy z reguły wtedy, kiedy jest taka potrzeba, kiedy już no, mieszkańcy mają utrudnienia, czy nie mogą już przejechać, wtedy są te drogi odśnieżane. No w chwili obecnej na przykładzie kilku lat ostatnich mamy takie doświadczenie, że coraz więcej musimy walczyć z tą śliskością na drogach, jak z odśnieżaniem dróg. Po prostu pada deszcz, marznie i jest bardzo ślisko. I więcej niebawem będziemy wydawali środków właśnie na posypywanie, jak na odciężanie. No, no, myślę, że no, ocena na pewno jest pozytywna. 4 do 5. Także myślę, że taką, myślę, taką ocenę powinienem wystawić mieszkańcy. Ale na to poczekajmy, zobaczymy, jak, to, jak mieszkańcy to, to ocenią. No też każdy musi też, jakby na to spojrzeć takim okiem gospodarskim, bo jeżeli śnieg popruszył, to nie zawsze jest taka potrzeba, żeby te samochody do ciężarzenie wyjeżdżały. Ważne, żeby mieszkańcy dotarli do celu. Czasami są utrudnienia. Trudno jest zima, musimy. I się powiedzmy z tym liczyć, ale generalnie nie było jakichś większych problemów, także ktoś tam był odcięty zupełnie od wyjazdu, odcięty od świata, że nie mógł wyjechać. Czyli taka piątka mniej? Cztery. Cztery. no To na pewno tak. Wójt gminy Suwałki, Zbigniew Mackiewicz był państwa i naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia, życzę do usłyszenia.